Te podpisy oznaczają przekazanie 100 tysięcy złotych dla szpitala w Morągu. Uchwała Rady, która umożliwiła tę dotację, została przyjęta jednogłośnie. Pieniądze mają być przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. Jest to dobra wola. Dobra wola i zostawmy kłócenia się, zostawmy wszystkie anse. Dajmy sobie już z tym spokój, przejdźmy do przodu, to zrobimy jeden krok naprawdę dobry. Chciałam Radzie podziękować w imieniu własnym, jako dyrektor szpitala, jak również w imieniu przyszłych pacjentów za to, że Państwo wykazaliście się zrozumieniem i te środki finansowe trafią do naszego szpitala. Rada postanowiła również wygasić mandat radnego Bogusława Fijasa. Wniosek złożony przez opozycyjnych radnych został przyjęty jednogłośnie. Zadecydowaliśmy jako zarząd, żeby przeprowadzić ten punkt dzisiaj i żeby nie narażać Państwa na koszta przyjazdu za parę dni. Niemniej jednak terminu ustawowego nie przekroczyliśmy. Termin ustawowy do wygaszenia są 3 miesiące. Najprawdopodobniej już na najbliższej sesji puste miejsce po obecnym wójcie zajmie Witold Bojar, w ostatnich wyborach startujący z Komitetu Wyborczego Wyborców Dobry Powiat, z którego do rady wszedł Bogusław Fijas.